14 października 2022 roku w Krosnowicach w gminie Kłodzko odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona Jerzemu Paśko, dyrektorowi tutejszej szkoły podstawowej i nauczycielowi geografii, który zmarł w 2007 roku. Inicjatorami wydarzenia byli działacze Towarzystwa Miłośników Krosnowic, w tym wiceprezes Stowarzyszenia Anna Piasecka. Imieniem Jerzego Paśki nazwano także fragment żółtego szlaku turystycznego PTTK na odcinku od stacji kolejowej w Krosnowicach do Góry Wapniarki, znajdującej się na przełęczy Mielnickiej. W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy z gminy Kłodzko z wójtem Zbigniewem Turem, przedstawiciele Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, Kłodzkiego Oddziału PTTK, działacze Towarzystwa Miłośników Krosnowic, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz nauczyciele i uczniowie ze szkoły podstawowej w Krosnowicach.